Witam wszystkich bardzo serdecznie, Litruak z tej strony, Schluger Games i tak, kontynuujemy zabawę z tego samego miejsca, wyszliśmy z lochów lawaletów i cóż, rozpościera się przed nami piękny widok miasta o zmroku lub polanku, nie jestem pewien, nie jestem w stanie tego wyczuć teraz. I gdzie mamy się udać? Strzałka nam pokazuje, że w tamtą stronę. Może będziemy musieli tutaj walczyć. I widzicie, zdobyliśmy miecz. Ej, co jest? Co jest, gro? Luzuj, no. Będzie trzeba walczyć? Z Patalhamem? Będzie trzeba. O Jezu. Blokujemy ten czas? Nie, nie zblokujemy. Powiem wam, że tym espadonem idzie nam bardzo dobrze. Gdzie? A tam. No, zdobyliśmy ten miecz espadon. I on jest, powiem wam, bardzo przydatny, ponieważ był ukryty w takim małym miejscu i można było go łatwo nie zauważyć. No, ale... Młody rębacz Skrinfrid. Amulet mu nie pomógł. To ten... Kurczę, szkoda. I tak mamy ten talizman. Okej. Okay. Triss nas tutaj poprowadzi. Ci już nas nie atakują, z tego co widać. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Trudno. Zostawiłeś mi klucz do Kaidana, a nie czapkę niewidkę. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ojejku, no... Kurczę. Sama chciałaś być na świeczniku. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Orveta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorveta. Gotowi? Ruszajmy. No pewnie, że tak. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Ależ ty, Geralt, jesteś wszyscy okropny. Na pokład! Uwaga na cumach! Chronić burtę! Suma Clark, kapitanie. Okej, legalnie żeśmy stąd uciekli. Oczywiście wyrżnęliśmy połowę lochów. Nikt się nie skapnął. Wojna to dobry moment, by się z kimś zaprzyjaźnić. Arian Lavalette zapomniał o tym. Zajęty wznoszeniem murów i kuciem mieczy. No i coś mi grę przycina. A gdy go zabrakło, ci, których kochał, musieli poszukać pomocy u tych, których nienawidził. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach.
Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Trochę. Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. O, coś ciekawego nam się szykuje chyba. Tak się mi zdaje. Cztery miesiące wcześniej. Granice temersko-AR. Jakaś tam. O, cóż to za elf? Rany boskie, co to za świat? O Boże. Czy oni to tu hodują? A, on chciał go wypłoszyć stamtąd, bo tutaj ma kryjówkę. Fajny motyw, powiem wam. Na to, żeby coś ukryć i schować. By kogoś zauważył? Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nieludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foltest. Ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, to jest podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się? Czyli w ten sposób on zyskał takie pole manewru i dostęp do większości lokacji. Dobrze wiedzieć, powiem wam. Okej, znów mało gry. Dużo filmów. No, obecny wreszcie. Akt pierwszy, no. Zaczynamy w końcu rozgrywkę taką należytą, powiem wam. Dopłynęliśmy do brzegu. Majtkowie szorując pokład. Żołnierze na straży. O, mamy to wdzianko. Flotsam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. A potem będziesz z tyłu i będzie trzeba o ciebie zadbać. Co jest? Okres ma?
Widzę, że i ty wiesz coś o tym. O tych dniach. Okej. Okay. Chyj z tym, że mokro. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvet. Aha, mamy poziom doświadczenia. Poczekajcie, ludziska. Dużo mam questów zrobionych. Porzucenie wspomnienia zabójcy królów. Miecz na potwory. Wiedźmin bez miecza na potwory. Zakrzesan bez brody. No dobra. Dobra, to spróbujemy to później zrobić. No teraz postaram się jakoś... Wiesz, gdzie jesteśmy? A dobra, to później. W lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Czyli mam słuchać, jak śmierdzi. Cóż za koligacja. Zbierzmy zioła. Co ten Patafian? Tylko, że my znamy historię. Nasi bohaterowie niestety nie. To... Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet, zwykły skurwysyn. Tak jest. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Od kiedy wiewiórki wysługują się najemnymi mordercami? Kurde. Dłan w służbie Trzeba skojatel. To szybko robić. Nisko upadliście. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale dłan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy szpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna ras. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt małżowiny. Bez kitu. No, dobra. Jest z wami królobójca. O niego nam chodzi. W takim razie mamy konflikt interesów. Ten królobójca jest pod moją ochroną. Nie wydam go. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał. A teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem. I tak jest teraz. Mylę się. On tak zaprzeczy. Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Dość chędożenia! Zdychaj! Sporle! No, wreszcie jakaś akcja. Już nie miałem siły. Adam Quinn spars de Lorvach. Oh yes. Co jest? To chyba powinno wystarczyć. Dziewiczy wąsik. W porządku, Triss? Piękna. Ona to... Nie wiem, na jakich jest... Trzeba było zaczarować łuczników! Idą!
Dobra, no, mamy super miecz. Więc raczej rozprawimy się z nimi bez żadnych problemów. Tylko jedno. Jedna rzecz. Czar dalej działa, nie oddalaj się! Okej. Co się dzieje? Nie ma komu wyczerpać więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Okej. Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę flotca! Łapy precz z mojego tyłka! To ty rusz? Lol. Myślałaś, że kto? Nie, ja tu będę ich bronił. Zostawieni cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! No dawaj, wymiotuj. Po co oni strzelają, jak to wszystko się zamienia w kartę? Super, że... umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! Utrzymam zaklęcie. Aha. Dalej, idziemy! Nie trzęść tak, muszę się skoncentrować! No nie trzęść tak! A ja muszę ich osłaniać z każdej strony, goddammit! Wszystko takie. Mam nadzieję, że. Gdzie jest ta cholerna przystań? Nie wiem, gdzie jest ta cholerna przystań, ale. Tamten koleś musi zginąć. Okej. Okay. Nie mam czasu na branie lota. Triss, bariera blednie. Triss? Szybciej! Jeszcze trochę magii. Jeszcze trochę. Geralt! Zabij ich wreszcie! No kurna, bije, no. Kogo mam zabić? Mam wylecieć tam do nich, żeby mnie wystrzelę jak kaczkę. Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki! Mają magów! Przygotować się! Fajnie. Wiewiórki ich nazywają Skojatelu. Chodźcie tu. Idziemy? Pomogą nam? Uciekniecie? Wiewióreczki? Napijmy się herbatki. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. O, siema. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, elfie. Znam sposób na Geralta. Z jakąś barierą? Że ich nie widzieli? Zastanawiam się. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorvet i królobójca. No. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemrace. Kupiec? Korzenny. Kłamca. A ta? Dobry człowieku. Cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. No. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Świetnie. Okej. Okay. Kupiec korzenny, podejrzany. Wiewiórki podeszły mury. Że on nie umie kłamać. Widziałem na własne oczy. Całem wiedźminie. O co wam chodzi? A ten kupiec korzenny co? Idziemy oglądać egzekucję. Idziemy powoli czy szybko? A szybko. Nie będziemy się kichać. Aha, nowy poziom. Czekajcie. Gdzie było to menu? Menu? Bardzo możliwe, że masz dosyć tutaj. Mam poziom 6 już. O, 5 talentów. Dobra, to w co idziemy? Trening, schemat szermierka, alchemia, magia. Trening, co tu jest? Regeneracja wigoru, rzucanie sztyletem, poziom ciała, parowanie. Aha, muszę blokować parowanie. Bijanie strzał. Mogę to kupić? Nie mogę. Pójdziemy może w regenerację wigoru. Na początek. Regenerację wigoru w walce to nam się przyda. Okej. Hard ciała.
żywotność plus 10. Obczajmy jeszcze, co jest wcześniej. Co tutaj jest, na przykład szermierka. Mam radę tu wejść? Czemu nie? Ej no. Czemu nie dam rady tego wykupić, co? Ani tego, ani tego, ani tego. No dobra, no to idziemy tutaj. Chcemy rzucać sztyletem? Nie, nie chcemy. Może albo od razu parowanie, bo powie parowanie ciosów wszystkich kierunków. Tak. No, to ekstra. Mamy jeszcze jeden talent, co to mamy? Hartucha, regeneracja wigoru w walce i odbijanie strzał. Weźmy sobie regenerację wigoru w walce, albo więcej zdrowia. Regenerację wigoru w walce. Okej. Okay. Dobra. To już mam kupione. Okej. Okay. Dobra. Milcz, kobieto! Wierdy stanu. Świetnie. No co? No zamierzaj! 1000 punktów doświadczenia jeszcze dostaliśmy. Ja zmagam się z tworzywem. Okej. Okay. Mieszkańcy, jak się miewacie? No, spójrzmy na mapę. I tutaj jest z Woli Boskiej. A jeszcze mamy Zabójcy Królów. Miecz. Powracające wspomnienia Zabójcy Królów. Miecz na potwory. Możemy gdzieś to kupić? Prawda, prawda, widziałem to i owo. Czy nie? Geralt sklep, karczma. Dobra, idźmy za tym. No i jak? Albo nie. Zobądź srebrny miecz. To idziemy w tamtą stronę. Ani dziękuję, ani smacznego. Ani dziękuję, ani my, ani we, ani grzyba my to nosimy, szefie, skoro port. A kupimy sobie kiedyś ten miecz, na pewno. Na pewno dadzą nam, kurczę, ten. No. Wiecie to. Z Woli Boskiej Katowskiej. Idziemy tam. Idziemy do Z Woli Boskiej. Boskiej Katowskiej, a tu jest co? Okej, okay, oglądnijmy sobie. Może na zakończenie egzekucja. Zapiszmy grę może tam. Okej. Okay. Już mamy czasu. Albo wiecie co? Zostawię wam ten miód na następny raz. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli się podobało, to proszę o lajka, ewentualnie subskrypcję, jeżeli macie ochotę oglądać nowe odcinki na moim kanale i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.